Szymon Łabacki dla portalu IndyCage.pl, ze mną jest Piotr Halman, jesteśmy na trzeciej edycji projektu Wojownik w Gdyni. Piotrek, na początek powiedz, jesteś absolwentem tej szkoły, jesteśmy na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Jak ci się, czy cieszysz się właśnie, że zostałeś zaproszony do roli trenera w tym projekcie? No, jest to naprawdę świetne uczucie wrócić w te mury, zobaczyć, że sport, który trenowałem powiedzmy na początku, który jakby nie cieszył się zbyt dużą popularnością ani wsparciem, teraz już rozwinął się do takiego etapu, że patronat objęła szkoła. Czy tak naprawdę będąc w której zaczynałem swoje kroki z MMA i sam też obiekt, jak szkoła się rozwinę, jest to świetne uczucie. Projekt Wojownik, no, szlachetna akcja. Śledzisz to już od pierwszej edycji, od drugiej edycji, czy dopiero teraz, jak zostałeś zaproszony, to zobaczyłeś, co to jest? Tak, tutaj prowadzący pułkownik Głuszczak od początku się ze mną skontaktował i naprawdę śledzę tą inicjatywę. Od początku jest to świetne, zwłaszcza już samo przesłanie, jakie to niesie i też weterani, którzy jakby pełnią to najcięższy rodzaj służby. Także od początku to śledzę i kibicuję temu. Cały drugi dzień dzisiaj prowadzisz treningi. Powiedz, na czym się skupiasz, co chcesz przekazać uczestnikom? Wiadomo, jest to jakby forma warsztatu, także jest to bardzo skondensowana wiedza. Też jakby poziom jest bardzo niejednorodny, bo niektórzy tutaj po prostu przyszli zacząć coś nowego, się zrelaksować, spróbować coś nowego. Niektórzy już są zawodnikami w jakichś tam formułach, także staram się to wypośrodkować, tak żeby też każdy, zarówno osoba doświadczona coś z tego wyniosła, jak i początkująca była w stanie wykonać te ćwiczenia, także na tym się skupiam, żeby to połączyć. Dobra, odchodzimy teraz już od wojska, odchodzimy, przechodzimy do twojej osoby, do twojej kariery. W maju walczyłeś na Narodowej Gali Boksu u Marcina Najmana. Jakie są odczucia po takim czasie odnośnie tej gali, odnośnie twojej walki, odnośnie całej otoczki, odnośnie tego wszystkiego, bo było różnie, były różne opinie. No nie wiem, jakie były opinie, nie miałem na to żadnego tak naprawdę wpływu. Powiem, wiadomo, fajnie, gdyby była to męska walka do końca dla publiczności, żeby było to coś, co by mogło się podawać publiczności, bo ciężko, żeby to, co tam się zdarzyło, jakieś tam emocje. Myślę, też nikt nie może mieć ani do mnie pretensji, ani do tego chłopaka. No, zdarzyło się, mam już blisko 30 walk, także już też jakby nie podchodzę do tego bardziej jak do pracy, nie jakoś tam personalnie zdarzyło się. Ale ze swojej strony byłem przygotowany, nie zawiodłem siebie, tam wyszedłem gotowy do tej walki, przetrenowałem ciężko ten okres, zrobiłem później wakacje, teraz jakby taki sezon ogórkowy ze względu na wakacje, ale dalej formę trzymam, zobaczymy, co będzie dalej. Całą zaliczkę, którą miałeś dostać za tą walkę, dostałeś czy nie? Wiem, że były takie nieuczciwe głosy, mam nadzieję, że też ten wywiad trochę to rozwieje. Dużo osób mówiło, jakieś tam negatywne komentarze pod względem organizatora Marcina Najmana. Uważam, że się zachował bardzo profesjonalnie od początku do końca, jeżeli chodzi zarówno pod względem rozliczeń, tak samo pod względem jakby kontaktu i wszystkiego, naprawdę pozytywnie. I jakby te osoby, które tam psioczyły i ten, no to powinny teraz jakby też konsekwentnie przeprosić, no bo w tej kwestii uważam, że nie fair wobec takiej jakby takiej insynuacji i to wszystko. Co prawda w walce może stać się wszystko, tak jak i teraz była akcja z linami. Ty wypchnąłeś Lapilusa za liny, czy to Lapilus uciekał trochę za liny? Kurde, tak szczerze to myślę, że on chyba bardziej też uciekał. Myślę, że jakby to była klatka, to naturalne, że jeżeli ja trzymam z boku, to on jakby sobie ten dystans tworzy, obracając się i uciekając, a ja jakby gonię za nim, więc to jakby naturalna sprawa. Jeżeli ktoś się orientuje trochę w tym sporcie, no to tak by to wyglądało. On walczył o swobodzenie, jakby wiadomo, że też nie puszczę jakby tej pozycji, jeżeli jestem za plecami, no. Myślę, że też po części miał taką świadomość, że jeżeli ucieknie za liny, sędzia wznowi to od stójki i on będzie w tym momencie wygrany, także
Także myślę, że wiedział o tym i też przez to trochę się kierował za te liny. A czy właśnie ta walka cię uświadomiła, utwierdziła w przekonaniu, że już więcej nie chcesz walczyć w ringu? W sensie nie wiem, czy ja chciałem walczyć w ringu, dla mnie też to było, byłem w tym momencie, powiedzmy, mojego przeciwnika atutem było walka w stójce, także ja byłem tak, powiedzmy, na przegranej pozycji podczas tej walki w ringu, bo uważam, że akurat z tym przeciwnikiem moja gra pod siatką była dużo mocniejsza niż jego, tak samo siłowo, więc... No ale była propozycja, wiesz, miałem też jakieś inne swoje mocne strony, wziąłem tą walką, zaczynałem swoją karierę, to też dużo walk toczyłem na ringu, także to nie była też żadna jakaś tam nowość, wiadomo, że już teraz powoli odchodzi to w zapomnienie, nawet to, że KSW kiedyś miał ten biały ring, później Fen, nawet zrezygnował, ten ring się nie sprawdza, no ale też tych walk trochę tam stoczyłem. Powiedz, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, też przed tą walką na Narodowym, mówiłeś, że też spływają oferty z ACB, że coś jeszcze przed Narodowym zawalczysz, ostatecznie nie zawalczyłeś. Jak to jest z tym ACB? No właśnie, to jest taka, widzisz, w sporcie to nigdy tak nie można wiedzieć ani planować, także zobaczymy. Jestem świeżo po wakacjach, tutaj po tym projekcie zacznę się rozglądać za jakąś walką, na pewno się dowiecie. Także z mojej strony wszystko. My czekamy na twoją kolejną walkę. Dzięki za rozmowę. Okej, dzięki.